Dzisiaj upieczymy sobie przepyszne ciasto cytrynowe, które nazywam cytrynowcem. Będzie z takim bardzo wyjątkowym, zaskakującym kremem, zagadkowym chciałam powiedzieć, to też pasuje, z polewą czekoladową i cukrem cytrynowym. Naprawdę jest pyszne. A zaczynam od biszkoptu. W misce mam 6 białek, obok 6 żółtek. Dodajemy szczyptę soli, 200 g cukru i będziemy teraz to ubijać na sztywno. Teraz będziemy stopniowo dodawać żółtka i miksować na najwolniejszych obrotach. Teraz będziemy stopniowo wsypywać 180 g mąki trupczatki zmieszanej z 1 łyżeczką proszku do pieczenia i miksujemy na najwolniejszych obrotach. Dno foremki o wymiarach 24 na 24 cm wkładamy papierem do pieczenia i przelewamy ciasto. Piekarnik nagrzewamy do temperatury 180 stopni. Pieczemy przez około 35-40 minut w nagrzanym piekarniku z grzaniem góra-dół na drugiej półce od dół. Upieczony biszkopt pozostawiamy do wystudzenia. Jeszcze robimy test patyczkiem. Musi być suchy. Także nasz biszkopt jest upieczony i teraz sobie stygnie. Biszkopt nam już wystygł. Musimy go wyjąć z formy, ale delikatnie. Teraz z tym biszkoptem jest tak, że raczej tej skórki nie ściągamy. Jeżeli coś tu chce się oderwać, to owszem, ale raczej, żeby została, dlatego że będziemy to polewać polewą czekoladową. I jak tej skórki nie będzie, to ona nam wsiąknie w ciasto, a nie o to nam chodzi. I teraz ściągamy papier ze spodu. Teraz będziemy biszkopt przecinać. Pięknie upiekł się biszkopcik i teraz przystąpimy do dalszych czynności. Trzemy skórkę z 2 sparzonych cytryn. Teraz wyciśniemy sok z tych cytryn. Teraz przystąpimy do zrobienia kremu, który jest wyjątkowy. Do szklanki wsypujemy 2,5 łyżki mąki ziemniaczanej. Do tej mąki wlewamy wodę, tak aby było pół szklanki. Nie nagrało mi się to, za co przepraszam. Myślałam, że włączyłam nagrywanie. I teraz to zmiksujemy. Tak ostrożnie, żeby nie pobrudzić całej kuchni. I na razie wystarczy. Do rondelka przekładamy 125 g masła i wlewamy 2 szklanki wody. Wsypujemy 180 g cukru. I teraz musimy to wszystko zagotować. Do wody z mąką ziemniaczaną dodajemy startą skórkę z cytryny.
I wlewamy sok z cytryn. Spróbujemy to jeszcze zmiksować. No i swoistą podstawę do budyniu cytrynowego mamy gotową. Masło z wodą i cukrem już się ładnie gotują. Teraz wlewamy naszą mieszankę z cytryną. I teraz będziemy to gotować chwilkę, aż to wszystko ładnie zgęstnieje. Stworzy się nam taki swoisty budyń bez mleka. Już gęstnieje, zobaczcie. I to już wystarczy. I teraz gorący krem wlewamy na biszkopt. Ten biszkopt umieściłam na blaszce wyłożonej świeżym papierem do pieczenia. Ten krem po schłodzeniu będzie w swoim smaku przypominał cytrynowy sorbet. I przykrywamy to drugą częścią biszkoptu. I teraz to odstawiamy na jakieś pół godziny. Najlepiej położyć to na czymś, żeby spod spodu był przewiew. I tak na pół godziny to się musi ładnie studzić. Teraz jest czas na polewę czekoladową. Jak zrobić polewę, to polecam mój ostatni przepis na bardzo prosty piernik. Tam pokazałam, jak zrobić tą polewę. Zrobimy teraz mukę. Wsypujemy do miseczki 3 łyżki cukru pudru. Wlewamy sok z cytryny. Mieszamy. I teraz lukę będziemy takie wzorki robić. I gotowe. Teraz chowamy ciasto na całą noc do lodówki. Na drugi dzień wyciągamy ciasto z lodówki i będziemy kroić, ale najpierw musimy je wydobyć z foremki. Ciasto pyszne, ciasto spróbować. Musiałam pozasłaniać okna, bo tak słońce grzeje, że mi ciasto rozpuszcza i tak trochę jest ciemno, ale tak jest oślepiające światło, że i tak nie byłoby nic widać. I próbujemy sobie kawałeczek. Ten krem cytrynowy jest jak sorbet, naprawdę. Ciasto jest genialne, akurat na takie gorące dni. Serdecznie polecam i życzę smacznego. Thank you.